Z tej strony Elian, jesteśmy dzisiaj z naszą Simką w wyzwaniu Biedak Challenge. No i cóż, mamy tam godzinę czwartą z kawałkiem, więc będziemy zaraz naszą Simkę ogarniać do pracy, bo dziś oczywiście mamy pracę. I słuchajcie, mamy 6 tysięcy tylko, mamy też weekend przed sobą. Ja bym chciała, słuchajcie, no przegraliśmy prawie tydzień tą Simką. Ja bym też chciała, słuchajcie, troszeczkę ogarnąć jej kasę. Tak do 10 tysięcy myślę, że to jest naprawdę minimum, żebym jej mogła coś wybudować, jakiś domek. Generalnie rzecz biorąc, nie wiem, co będzie w weekend. No pewnie będziemy zbierać kwiatki. Nie pisaliście mi dokładnie, gdzie są jakieś kwiatki jeszcze, gdzie można czegoś znaleźć. Szkoda, bo bym chętnie tam poszła, tu pojechała i znalazła te kwiatki. Okej, miałam wstać wcześniej, nie wstałam wcześniej, spoko, zawsze ja. Spoko ja. Dobra, tak na szybciutko. Ona jest w sumie ogarnięta prawie, że więc tutaj nie będziemy jakoś ten. Ona sobie po prostu użyje i szybciutko zje coś na szybko. Coś takiego, wiecie, mega, mega. Coś na ząb, zupa z puszki, lody, chleb z dżemem, szybciutko. W ogóle fajne obicie lodówki. Chociaż ja wolę je metalowe, no ale dobra. Halo Simko nasza, halo nasza Simko, dobra, jesteś, siemano. Okej, to jest panie po prostu w śpiworze, to jest spoko, bo nie trzeba się przebierać. Ona jest od razu gotowa do ogarnięcia się codziennego. Nie wiem, jak to będzie w weekend, bo ja bym chciała w ten weekend jakoś jej dorobić te 4000, ale będzie bardzo ciężko i nie wiem, czy nie skusić się wcześniej, po prostu wiecie, no ten tydzień przegramy tą Simką. I tak, żeby już potem miała po prostu kasy na cokolwiek. Ej, ale rąk nie umyjesz? A fuu. No to twoja sprawa. Jak lubisz jeść zarazki, proszę cię bardzo. O, tutaj podpadłaś. O, fu. Jej zarazki z kibla, tak przyjemnie. O, nie. Dobra, więc pominijmy, bo tego nie było. Więc po prostu ja bym chciała coś jej wybudować. Bo jestem też ciekawa, jadłabym, nie robię się najaś dzisiaj, bo jestem też ciekawa po prostu, co za te pieniążki można wybudować. Bo w sumie jakoś tak, nie pamiętam, dawno nie grałam w Simsy, na ile ich po prostu było gdzieś tam stać. No i trochę, wiecie, no tak spanie pod tym śpiworem, no tak wiecie, kurka wodna, nie? Okej, no oczywiście będzie sobie ciężko pracować, potem sobie będziemy się wyluzować. Chciałabym oczywiście jeść dzisiaj dokoptować troszeczkę pieniążków na tych kwiatkach. Posprzątasz po sobie czy nie? Nie posprzątasz, to ja potem muszę posprzątać, dobrze. Mogę to posprzątać? Nie mogę tego posprzątać, halo. Okej, no dobra, nie to nie. Więc ja bym chciała na tych kwiatkach je dokoptować troszeczkę. No ale myślę, że jak uzbieramy, daj Boże, te 7 tysięcy, to jest i tak dużo. Powiedzmy na przykład sobota 8 i niedziela 9, to i tak jest, no prawie jesteśmy blisko tego progu. Mam nadzieję, że dam radę jakoś to ogarnąć i to pozbierać, bo byłoby fajnie, gdyby tak codziennie zarabiała sobie tysiączek więcej. Byłoby super. Damy jej ciężką pracę. Ona chyba miała tam tą pracę, miała aż taką w miarę. Nastrój spoko. No nie bardzo miała w miarę. No nie bardzo. No szefa ma tak sobie. Szef ma tak sobie, więc kurde kiepsko trochę. No chciałam, aby jednak ten awans zdobyła. No tutaj nic nie ten. Nic też nie umie, niestety jeszcze. No bo kwiatki zbiera. Nastrój ma za to bardzo dobry. Może nie jakoś super dobry, ale dobry. Więc tutaj no... Kurczę, no nie wiem, co tu zrobić. No właśnie chyba jest pora... A nie, jeszcze nie. Pora... jeszcze tu jest jakaś pora lunchu. Z tego co wiem. No i tak czy inaczej, słuchajcie, nie wiem, co tu zrobić, bo ja bym bardzo chciała, żeby ona mogła tę kasę dorobić, bo już bym chciała mieć własny dom. Co ty robisz? Halo? Halo Sim? Halo, żyjesz? Co ty robisz? Halo? On chyba spadł z pracowania. Wolf. Fajne nazwisko Wolf, w sumie czemu nie. Widzę, że jakiś taki wysoko postawiony goleś, ale raczej wątpię, żebym go zdążyła zaczepić, bo dlaczego w sumie bym go nie poznała? Ja bym chętnie go poznała. Przystojny. No jest trochę dżemia, nie? No jest trochę dżemia przed pracą, w sensie przed budynkiem, bo... Może zapił weekend, a nie, czekajcie, bo weekend teraz jest. To nie wiem, co się stało, ale widzę, że ostro, było ostro. Halo, panie Wolf, tak codziennie? Halo? Okej, dobra, słuchajcie. Dobre. Co ty chcesz zrobić? Poczekajcie, bo on coś chce zrobić.
Opłakuj. Kogo opłakiwać? Czemu opłakiwać? Wolf nie żyje? Halo, Wolf, opłakuj. Boże, to on nie żyje. Ja myślałam, że on... Oh no! Ale ja jestem lama, ale w topa. Mamy tutaj... Halo! A czemu to mi tu przetegowało się? O co tu chodzi? Co ja mam z tobą wspólnego? Ale o co chodzi w ogóle? Halo! Czemu ten człowiek nie żyje? To ten z nim. Opłakuj! Czemu nie umierają? Nie! Oh no! Nie! Ja go chciałam poderwać! A nie go opłakiwać na... Oh no! To jest złe! To jest tak bardzo złe, słuchajcie. Dobra, weźmiemy tego kosiarza, tak zrobimy. Jejkuś! No nie! No nie, po prostu nie. Straszne. Ej, straszne to jest. Naprawdę, ja nie chciałam pokiwać Simów. Ja chciałam z tymi Simami się zapoznać. Chciałam go poderwać. Boże, chciałam poderwać trucza. To jest straszne. Nie, dlaczego oni umierają? Czemu ona też umiera? Tam też jest kosiarz? Czemu? Co tu się dzieje? A Anders? Serio? O co tu chodzi w ogóle? Czemu ona jest świadkiem śmierci? Nie zrozumiem tego absolutnie, słuchajcie. Ja nie mogę. Ja myślałam, że on zapił. O matko. O matko. O Jezu. Oh no, czy ja mogę to sprzedać? Ej, chciałabym to przenieść. Ja to muszę przenieść, słuchajcie, na cmentarz, no bo tu nie będę raczej ten. Jejkuś, a czemu ja mam ją opakiwać? Halo? Opakuj, zawołaj. No dobra. O co tu chodzi? Aha, kosiarz to tu przybiegł. Aha, myślałam, że on to będzie... Że on to będzie spod ziemi wychodził, on tu przybiegł. Oh fuck, no nie. No nie, co tu się dzieje w ogóle? Czemu? Była świadkiem śmierci. Nie, ta Simka jest tak doświadczona przez życie. No ja nie wierzę, słuchajcie. Ja nie wierzę, z głodu umarła. No świetnie. Ona umarła z głodu, a on nie wiem, pewnie z niewyspania. Kim ty jesteś? Cyk jakiś tam. O, nie. Mogę z tobą pogadać? Nie chcę z tobą gadać. Chodźmy stąd, idziemy po kwiatki. Nie, no jaki początek odcinka? No gdzie takie coś? No ja chciałam Wolfa tutaj poderwać. Ależ to, Boże, mi głupio, słuchajcie. Po prostu mi głupio, no ja wam mówię szczerze, no po prostu mi głupio. Gdzie ta szkoła? Jaka szkoła? Staw. To ja może zajmę się kwiatkami, ochłońmy troszeczkę. O, idealnie ten za 400. To zbierz go... Co ja kliknęłam? Nie obejrzyj, podnieś, weź, zajmij się kwiatkami. Zajmij się kwiatkami, ja cię bardzo proszę. O, to było ostre, to było ostre. Dwie śmierci naraz i... Nie, to... To dużo, słuchajcie, za dużo wydech dla mnie. Ja nie jestem taka, żeby tam Sima zabijać, nie jestem taka, żeby temu Simowi źle robić. Nie, ja wolę raczej... O, tu już jeden taki jest, super. Ja wolę raczej, słuchajcie, tego Sima, nie wiem, tutaj robić mu takie dobre życie. Więc ten, o tu są, no dobra, obrodziło trochę w te kwiatki. Fajnie ptaszki śpiewają. Trochę dla duszy. Ale słuchajcie, no nie, no po prostu ja jestem zła na siebie i na wszystko, bo tutaj coś zdobyłaś chyba, co? Nie zdobyłaś nic, trzeba ci zdobyć w końcu jakąś umiejętność, bo trochę z tobą kiepsko. Z tą umiejętnością jedną z drugą. Mogę zebrać? Oglądaj, zbierz. Super, to możesz zebrać te jabłka. Ojejku, ale się podziało, słuchajcie, ale się podziało. No jestem zła, słuchajcie, jestem zła, jestem w szoku i w ogóle... Wow. O, czy mogę cię zebrać? Halo, chcę cię zebrać. Czym ty jesteś? Co ty jesteś? Soku! O, oglądaj. Pokaż się, sokoliku, ładny, piękny. No. No.
Pięknie, ładnie, bardzo ładne, ładne zdjęcie nam wyjdzie, dlaczego nie? Klik, klik. Ma, ho, ho. Ale masz pazurki? Ja bym chciała tego sokoła zebrać, jak się go zbiera, ja się pytam. Ale ma ten, ale ma dziobek, no dobra. Okej, okay. Tu widzę, że ktoś jeszcze będzie oglądał, chyba sokoła, nie wiem. Tutaj jest jeszcze jakieś nasionko wyjątkowe. A na razie ona będzie oglądać sokoła i mam nadzieję, że zbierze tego sokoła. W sensie zbierze, no w sensie wiecie, nie? Dobra, ale tymczasem my zarobiliśmy 6200. Dobra, nie jest źle. O, praca jej podrosła, super. Z szefem trochę pogadamy, weekend was będzie lepiej. Więc spoko, damy radę. Teraz tak, tutaj po prostu musimy sobie ogarnąć tak. To zostaje dla nas. Tutaj mamy dwa razy te i to jest za 800 i mamy już 7000. Pięknie, ładnie. Nasiono mięty sobie sprzedamy, bo nie potrzebujemy. I jakiś kosmos. Wow, za 400 też. Wow, super. Czyli zarobiła dzisiaj 1200 i limoneczki za tam, ile tam było? 36. Super. No i dobra, słuchajcie. Ja bym chciała tego sokoła za te 400 sprzedać, byłoby super. No i mamy, słuchajcie, 7600. To jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. Kaja, dobra, fajnie. Więc mamy prawie 8000. Ja bym chciała, naprawdę bym chciała jej ten domek już budować. Zabawa. Myślę, że tym sokołem się tutaj pobawię troszeczkę. Będzie fajnie. Byłoby fajnie, gdybyś się pobawiła z tym sokołem. A w sensie, no, gdyby jakoś dała radę to ogarnąć, nie? Tak o, konia słyszę! Konia, gdzie konio? Konio, halo, konio. Siema, to jesteś dziki koń? Dziki koń jesteś! Hello! Hello, misiu, pysiu. Trzeba będzie sobie jakieś konia oswoić, bo nie będę adoptować, nie? Lepiej dzikiego chyba. Chociaż, no nie wiem, no te dziki konie, wiecie, tak mnie. To ja ten, ale pierwszy raz go widzę. Nie, no, trzeba będzie go jakoś sobie oswoić, jakiegoś dzikiego konia. Skoro bieda, to bieda, tak? I nie będziemy adoptować, chociaż powinnam, ale dobra. Okej, mamy jabłuszka. Jabłuszka są 16, no dobra. Zawsze coś. No chodź do tego sokoła, bo zaraz będzie ciemno, a ty nie masz ani zabawy, ani nic. A jeszcze tu jest nasionko do zebrania. Dobra, słuchajcie, trochę zarobiliśmy dzisiaj. Ja serio tymi sylwiami będę tu przychodzić, chociaż jednym sylwiam w rodzince. Po to, żeby chociażby te 2000 czasami zabrać sobie w jeden dzień. To jest dużo dla simów, moim zdaniem. To jest dużo. Halo, gdzie jesteś? Tutaj jesteś, albo ty z całego parku zbierasz, no spoko. No okej, okay. Jezu, ale ci co, trochę chłonęłam, ale ja nie lubię takich sytuacji tu simowych, żeby kościarz przychodził, nie? Więc naprawdę kurka wodna, no kiepsko, mocno kiepsko, mocno, mocno kiepsko, no. Nam się odcinek zaczął, no zaczął nam się odcinek ostro. No cóż, no czasem tak widocznie bywa. No zebrałaś te jabłka i już chodź do tego sokoła. No, chodź do sokoła, szybciutko. Okej, okay, zebrała jabłka, to możemy już tutaj ogarnąć, pięknie, ładnie. Ty nic nie umiesz jeszcze. Mamy tych jabłek 9, tak? Dobrze, mamy 9 jabłek. Myślę, że mogę sobie je... A, bo dobra. No, oglądaj. Dasz tego zebrać? Oglądaj. Oglądaj. O, też nie. Chciałam coś na sokole ogarnąć. Rozrywka jej rośnie, więc spoko, ale wolałabym, żeby jednak, wiecie, nie? Oglądaj, jaka to jest jakość? Powszechna i zła. Dobra, nie chcę. No, oglądaj tego sokoła. Pomyślimy, co tu robić. O, śpiąca jest mocno. I jest jej gorąco. Tyrytytym, czuję ciepło, spoko. No, co z tym sokołem? Halo? Co z tym sokołem? Ja się pytam się. Nic nie mogę zrobić z nim, to prawda? Szkoda, myślałam, że mogę coś z nim porobić. Dobra, niech ona zbierze to nasionko tutaj. Ja potem ogarnę te nagrobki, bo te nagrobki chyba tam są. Boże, gdzie to nasionko było, to dlatego nie widzę. No świetnie. Szkoda, że nie mogę z tym sokołem robić. Kurka wodna, bo chciałam go zebrać. Myślałam, że to jakby wiórkę się zbiera, nie? Tutaj są te grzybki, to nie. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Podniesiemy sobie nasionko winogrona. Podniesiemy sobie jakieś tam kwiatki. Dobra. I co? Tu jeszcze coś mamy jakieś do zebrania? Nic nie mamy. A z drugiej strony
A z drugiej strony też nic za bardzo nie ma. No myślałam, że tego sokoła będzie mogła jakoś podnieść. Kurka wodna, nie wiem. Wiem, że dało się jakoś te ptaszki oswajać. Ale widzę, że nie bardzo. Tu? Nie, to nie jest to sokoła. Halo? Mogę coś tu zrobić z tym sokołem? Nie mogę. Szkoda. Dobra, to i tak idź to podnieść, ogarniemy sobie. Dobra, chociaż jest jakoś tam z rozrywką, spoko. Dobra, no śpiąca jest, ja wiem, dobra. Lecimy. Dobra, myślę, że możemy jeszcze tam sobotę przegrać troszeczkę, bo w sumie czemu nie? Podnieść te kwiatuszki. Dobra, zobaczmy sobie tak na szybko, czy mamy coś jeszcze do podniesienia. Czekajcie, bo to chyba nie tutaj było. To gdzie to było? To tu było. Tu było, dobra. Czy tu coś mamy do podniesienia jeszcze? Chcę podnieść jakieś kwiatka za 400 najlepiej. Najlepiej 400 albo więcej, to by było w ogóle super, ale ja tu nic nie widzę po tej nocy. Nic tu nie widzę absolutnie. No niestety, przykro mi. No to co, lecimy słuchajcie nią spać. Lecimy się ogarnąć i lecimy spać. Tutaj właśnie jesteśmy, więc tutaj nic nie było. Dobra, gdzie jest ta nasza siłownia? Czekajcie, to coś jest? Co to jest? Co to jest? To są grzybki. To są grzybki? To są grzybki? Nie, to jest. Aha, to jest czyjś spławik. Dobra, nie wnikam. Okej. Dobra, to tutaj też nic nie ma. Nic tu nie ma. Dobra. Tutaj jest ten sokół i te grzyby. Dobra. To lecimy sobie na tą siłownię. Lecimy na tą siłownię, słuchajcie. Nagrobki tu są dalej. Zobaczymy sobie, czy te nagrobki są tu dalej. Nie ma. Nagrobek zniknął, słuchajcie. Ktoś się widocznie stąd wziął. No dobra. No dobra, no to jak se wziął, no to niech se wziął. To niech se wziął. Ona szybciutko ogarnie higienę, głód i tak dalej. Pójdzie sobie po prostu spać. Oli, damy radę oczywiście. Więc na szybciocha. Użyj, umyj zęby, czy tam prysznic, chciałam powiedzieć, bo ja robię oczywiście umyj zęby i tak dalej, ale to w domu rodzinnym, bo teraz to mi się szybko spieszy. Zjedz coś na ząb, oczywiście wlec ziemem. Dobra. Niech ona się tu szybko ogarnie. Mocno ją przyspieszymy. Mocno ją przyspieszymy. I pójdzie spać oczywiście, nie? To musi się pierw. O, dobra, mamy już pęcherz. Mamy. Jejku, tylko głód potrzebujemy jeszcze. Nie śpi jeszcze, zjedz coś. Telefon mi dzwoni, ale ja teraz nie mogę. Ja teraz nie mogę. Ja teraz nie mogę, także za chwilkę. Dobra, nie śpi jeszcze, please, nie śpi jeszcze. O, posprzątałaś po sobie, brawo. Dobra, to co? To będziemy sobie spać tutaj. Czekajcie, najwyżej już nie będziesz szła do basenu, tylko tu się prześpi. Umieść śpi, dobra. Te kwiatki kosztują 40. No dobra, no to za 40 też dobrze. Winogronek też bardzo mało kosztuje, to nic. No dawaj, śpi. Ojoj, czuję się chora, niedobrze. Niedobrze się czuję chora, niedobrze, bardzo niedobrze, no trudno się mówi. Myślę, że na szybko w weekend sobie ogarniemy, co będziemy robić w weekend. Będziemy ogarniać sobie gotowanie, po pierwsze, co by się czegoś nauczyła. Trochę pogadamy z szefem i chciałabym tak przegrać właśnie jeden dzień weekendu teraz, a drugi właśnie na następnym odcinku i na następnym odcinku jeszcze poniedziałek. Tak, żeby to fajnie jakoś podzielić, żeby wiecie, to miało sens ręce i nogi. Bo sam weekend, jakbym miała grać na jednym odcinku, to byłby odcinek dłuższy i byłoby to bez sensu. Dobra, i tak nie wiem, czy sobie nie skrócimy troszeczkę tego odcinka, ja po prostu już sama ogarnę. Mamy te 7700, mam nadzieję, że zrobimy ten tysiak dwa chociażby dzisiaj, w weekend. Myślę, że spokojnie mamy cały dzień. I po prostu no, będziemy mogli zacząć się budować, słuchajcie. Pewnie budowanie zrobię sobie poza nagraniem. Jak ja to zrobię? Pierw kupię rzeczy, a potem zapłać rachunek. No to właśnie. Dobra, a potem po prostu nie śmiej się ze mnie tam. No nie wierzę. A potem po prostu ogarniemy sobie, wiecie, potem ogarnę sobie ściany, nie? Jak ja to będę widzieć. Dobra, ona jest oczywiście głodna, więc wstała i już jest głodna. Zjedz coś na szybko, niech będzie to zupa z puszki. Na tej parceli zbyt wiele gazet. Posprzątaj. O Boże, to. Aha, bo tam u mnie. Dobra.
tam u mnie, to tam podjedziemy posprzątać najwyżej. Nawet nie wiem, gdzie ona mieszka. Nie wiem, gdzie jest mój dom. Nie pamiętam, słuchajcie, gdzie jest mój dom. Dobra, ogarnię się szybciutko. I ona w sumie niewiele nie potrzebuje, więc ja już tam pójdę jej załadować te roślinki, żeby tam już miała w kolejce, może nie znikną. Wiecie, żeby się nowy les wybył. Ale słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, nawet nie pamiętam, gdzie jest mój dom. Tak serio, serio, nie pamiętam. Jej, to straszne. To jest po prostu... Ojojojojojoj. Jak to się zakłowało. To jest po prostu straszne. Grzybki sobie rosną, jak sobie rosły. Nie wiem, czy jest nie zebrać ich po prostu i nie dać szansy na nowy resp. No, ale dobra. Okej, okay, dobra, mam jakieś, co to jest? Co to jest? Białe kapelusze normalna. Ta sobie weźmiemy? Nie. Podnieś. A ty co robisz? To nie możesz tu przejść? A no, jak mi przykro. Chociaż naokoło, przykro mi bardzo. Dobra. Więc ja nawet nie wiem, gdzie jest mój dom. To straszne, straszne, straszne. Okej, okay, mamy te kwiatki, które są takie drogie. Super, podnieś. Mam nadzieję, że zdąży je podnieść. Mamy tu jakieś nasionko, które jest wyjątkowe, więc podniesiemy je sobie oczywiście. Pojedzie do domu pozbierać te gazety. Może pójdziemy na jakiś kurs umiejętności. Słuchajcie, no stać... stać na salę nie. Nie, za drogie to jest. To droga zabawa, ja nie chcę na kurs umiejętności pójść, słuchajcie. Nie. Okej, okay, dobra, tu mamy te kwiatuszki, a dalej, słuchajcie, no tutaj były głównie te kwiatki, a tu nic nie ma dzisiaj więcej, aktualnie więcej. Dobra, to niech ona sobie to zbiera, a ja sobie chciałabym podejść gdzieś tutaj. I tu na łąkach też są kwiatki, ale trzeba im się dużo baczniej przyjrzeć, że tak powiem, tak? No tutaj... Też, kurde, będzie ciężko to znaleźć. Może gdzieś bliżej, słuchajcie, czekajcie. Może gdzieś tutaj. Tu może gdzieś są kwiatki jakieś. Halo, są kwiatki. Potrzebujemy kwiatków. Potrzebujemy dużo pieniążków. Potrzebujemy dużo. Halo, pieniążki. Jak to w życiu bywa, oczywiście każdy potrzebuje pieniążków. Dobra, coś zdobyłaś? Jakąś umiejętność? Niemożliwe. Też nic. Ej, to może jakoś zbugowana jest ta postać, bo nie wiem. Dobra, ona już tam się ogarnęła. To ona pójdzie sobie do siłowni z powrotem. Czekajcie, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Ona jest tutaj. Pójdzie do siłowni oglądać, słuchajcie, z powrotem. Zobaczymy, czy tu nie ma żadnych kwiatków, ale tu nic widocznie nie ma. Pójdzie sobie oglądać kanał kulinarny. Kanał kulinarny pójdzie oglądać, bo ja chcę oczywiście mieć jedną umiejętność. Ewentualnie, wiecie co, nie. Ewentualnie ona sobie będzie gadała z szefem. Będzie sobie gadała z szefem, więc co? Więc pogawędka. Ile razy 4, to jeszcze raz. Niech on sobie spokojnie rozmawia. Kogo my tu mamy? Aha, mamy tu jakieś gostka. McGraw. Nie znam gostka, nie znam, ale pewnie poznam kiedyś. Dobra, co ja tu chciałam? Chciałam kwiatki jakieś. Na pewno to są jakieś kwiatki. Tylko trzeba mieć dobre... Jezus Maria, co to było? Jakiś ptak tam przeleciał. Tylko trzeba by było mieć dobry wzrok do tego. Bardzo dobry wzrok do tego by trzeba było mieć. No a generalnie rzecz biorąc, tutaj jest dość ciężko z tym wzrokiem u mnie. I w tych drzewkach tu poszukać jakiegoś kwiatka, to naprawdę ostro trzeba się przyjrzeć. No ale dobra, ona tam sobie będzie koksać te umiejętności, jakby umiejętności, no, jakość kontaktu z szefem. Bo też jakaś przyjaciółka by jej się przydała, no może nie jako ta starsza przyjaciółka, bo ona, ta osoba jest starsza, ten szef. Ale by trzeba było to podkoksać, bo jednak warto byłoby tutaj no, ten awans dostać i też jakąś kasę zarobić z tego, wiadomo. Ja chcę kwiatki, ja proszę o kwiatki. A, coś mi się przycina, nie wiem czemu. Ja proszę o kwiatki. Była gdzieś taka łączka, gdzie było dużo kwiatków i nie wiem, gdzie ta łączka jest, nie mam pojęcia. Nie mam żadnego wiedzy. Tu coś mamy? Nie, tu nic nie mamy. Wydawało mi się tylko znowu. Tutaj mi coś ten, dobra. Tu nic nie mamy. Serio, te kwiatki są dosyć fajnym zarobkiem, ale trzeba się... Czemu tak przycina, słuchajcie? To nie jest fajne. Trzeba się nieźle narozglądać za tymi kwiatkami. O tym dopiero zaczęła gadać z tą szefową, także spoko. Także ja się tu rozejrzę za kwiatkami. Jak tylko znajdę, to będę wiedziała, gdzie tutaj wracać, nie? Nawet nie wiem, gdzie jest mój dom. Aha, musimy jeszcze do domu podjechać. Trzeba się do działki, na działkę podjechać. Na działkę podjechać.
To jest pusto, pusto. A domek, aha, to jest ten domek, okej. Może za tym domkiem gdzieś były jakieś kwiatki, bo pamiętam, że były te kwiatki gdzieś tutaj. Gdzieś mieszkałam z jakimiś Simami. Wiem, że właśnie chodziłam taką łączkę schodzi na pieszo. Ten domek jest fajny. A tu jest zajęty domek. A szkoda. Bo fajny, ładny. No, podoba mi się. Duży domek, fajny domek. Gdzieś chodziłam właśnie ten. Ten domek też fajny, ale też zajęty. Chodziłam właśnie na ten. Na łączkę na pieszo, że tak powiem, tak? I na tym łączce, na tej łączce tam po prostu te kwiatki zbierałam. Ale gdzie to było, to ja nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. Tutaj też jest fajny jakiś domek. To nie jest domek, to jest, co to jest? Odwiedź salon urody. Okej, salon urody. Trudno utrzymać dobre kontakty. I właśnie z tobą gadam. Halo. Halo ty, no co ty, niepoważna jesteś? Właśnie z tobą gadam, jak trudno utrzymać dobre kontakty. Dobra, to jeszcze raz idę. O, mamy kwiatuszka, super. To jeszcze raz damy pogawędkę. Niech ona trochę podkoksa to z szefem, nie? Bo to przydałoby się. Bo teraz tak, tu ma szefa, ma. No dobra, szefa ma spoko. Dobra, mamy kwiatki. To podniesie. I te kwiatki są. Tutaj co tu jest? Tu jest dom Bauch. Nie wiem, jak to się czyta. A tu jest ten salon urody. Okej, czyli obok salonu urody są kwiatki. Może będzie więcej. Może będzie więcej gdzieś. Może będzie więcej. Przydałoby się, żeby było więcej. Tego kwiatka chyba też już kliknęłam, ale kliknę go jeszcze raz. Tak, to chyba ten sam kwiatek, to nieważne. Kliknę go, bo może to jakiś inny. A kasa by się przydała, kasa by się przydała. I szefu, daj mi awans. No szefu, staram się przecież. Szefu, ja wiem, że nic nie. Co? To jakieś karluchy? Ja wiem, że jeszcze nic nie umiem, ale daj awans. Daj kasiorę. Bo potrzebuję domu, jestem biedakiem. Dobra, nieważne, damy radę, słuchajcie. Co? Nie damy radę, damy radę. To nie da jak my. Okej, tutaj musimy sobie popatrzeć. Może tu jakieś kwiatki rosną. Tutaj sporo osób jest. Jakieś dziecko w salonie urody? Halo, dziecko. Tutaj jest domek czyjś. Proszę, proszę. Hart mieszka sobie tylko koło salonu urody. Pięknie. No i dobra, słuchajcie, tak pierwszy dzień minął na koksaniu umiejętności z szefem, rozmowy umiejętności z szefem i znaczy rozmowy, jakości umiejętności. Co jest umiejętnościami? Jakości kontaktu z szefem i szukaniu kwiatków. No bardzo, bardzo taki odcinek interesujący. Ale ja bym jeszcze chciała, co by tutaj ona podjechała sobie właśnie. I słuchajcie, też tutaj ma kwiatki, więc te kwiatki tutaj też zbierze oczywiście. Więc tutaj też podniesie kwiatuszka, podniesie sobie tutaj to. Mamy coś jeszcze? Mamy nasionka. A, nasionka są dla dupy. Nie chcę nasionek. Znaczy to źle zabrzmiało, ja wiem. Nie chcę nasionek. Chcę jakieś kwiatuszki fajne. Dobra, ona biedna jest mega, mega jej się chce siku. Więc da sobie spokój z tym szefem, już z tą gadką. Da sobie spokój z szefem, z gadką. To kto sobie łowi? Siema. Stiu. Siema, Stiu. Wow, złapałeś coś. Fajnie. To tu sobie łowią. Okej, dobra. Tu sobie często łowią. Spoko. Dobra. No mało zrobiliśmy dzisiaj, słuchajcie. Mało zrobiliśmy dzisiaj. To nie jest kurka wodna. No i tak jakoś bardzo chciałam więcej, no. Jak tam jej jakość z szefem? Jakość rozmowy? Jakość kontaktu? No le... O, jak fajnie. Dobra. No i szefu spoko. Dobra, szefu spoko. To w poniedziałek mamy awans, jak nic. Ja musiałam do poniedziałek, to ja musiałam już, wiecie, ogarnąć sobie... aha, na poszlubce. Ogarnąć sobie... Dobra, trochę szybciej, bo potrzebujemy tą kasę tam zobaczyć. Ogarnąć sobie już poniedziałek domek. No ten weekend jeszcze przebiedujemy, a potem już musiałam mieć domek, nie? Więc tutaj no... Hello! No hello! Kurde, tyle kwiatków rośnie na tym świecie i ja normalnie, no kurka wodna, trzeba poszukać, nie? No szkoda, żeby się zmarnowały. Okej. O, to były jednak drugie kwiatki. Ktoś do mnie dzwoni, ale ja odbiorę ten telefon zaraz. Może jakieś zlecenie dostałam, czy coś, nie wiem. Jak zlecenie, to samo się odbierze, a jak nie zlecenie, to samo się... No właśnie, to nie było zlecenie, to był szef. To był szef. Dobra, okej. Okej, dobra, zebrała tam nasionko.
Więc tak, co myśmy zabrali? Zabraliśmy te kwiatuszki i one kosztują 400. I to się cieszę. Okej, zabraliśmy te kwiatuszki razy dwa. I to dzikie kwiaty, okej, wiele dwa. 80. No tragedii nie ma, ale dobra. Czy znaczy, nie ma jakiegoś nie ten. Stokrotka, bardzo mało, niestety, szkoda. Nasiona mandragory liczba 2. A, jakoś nie porwało mnie to za bardzo. Tutaj za 6, to nie. Nasiona czegoś innego. Nasiono nieznane. Dobra, nieważne. Niestety nic z tego nie będzie. I grzybki. Aj, mało, 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 mało. Dobra, to co robimy? Co robimy? Zbieramy tego kwiatka. Obejrzyj. Dlaczego nie mogę tego zebrać? Aha, bo ona właśnie to. Aha, bo to był kwiatek, który sprzedałam. Dobra. Co robimy? Lecimy, słuchajcie, co to jest? To jest rybka. Wędkuj, okej. Okay. Lecimy, słuchajcie, do siłowni i tam już w tej siłowni będziemy aktualnie dzisiaj nocować. Szybciutko ona sobie zje coś i słuchajcie, ja nią tam później pogląd telewizję. Zje coś na ząb. Niech to będzie zupa z puszki. Poglądam telewizję i nauczę się gotować. Prawdopodobnie, bo ona miała tego gotowania wczoraj. I co? I będę nim szła spać i widzimy się już w niedzielę. Mamy, słuchajcie, 8200, więc myślę, że spokojnie do poniedziałku sobie ogarniemy. Jeszcze w poniedziałek będzie jakiś awans tam z 500 może, razem z wypłatą. Także myślę, że ze spokojem. Co? Więc co? Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Taki, dosyć długi odcinek, może w sumie 30 minut. Komentujcie, subskrybujcie, łapę się w górę. Pamiętajcie o dzwoneczku, pamiętajcie o tym, aby się dobrze, fajnie, w porządku bawić. I co? Do usłyszenia w następnym odcinku z naszą biedaczką, simaczką, nie wiem jak ją nazwać. Biedna simka po prostu. Oglądaj telewizję wysoka rozdzielczość, a mogę oglądać kanał? Nie, niestety. Dobra. To oni niech tu się męczą i mordują na tej siłowni, a ja sobie będę oglądać telewizję. Haha. Okej, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa. Ojej. Też bym miała taką miękkę, gdybym była świadkiem dwóch śmierci.